Pierwsza Mojżesza 17 rozdział, 10 werset. A gdy Abram miał 99 lat, ukazał się Pan Abramowi i rzekł do niego: ja jest Bóg Wszechmogący. Trwaj w społeczności ze mną i bądź doskonały. Ustanowię bowiem przymierze między mną a tobą i dam ci bardzo liczne potomstwo. Wtedy Abram padł na oblicze swoje, a Bóg tak do niego mówił: oto przymierze moje z tobą jest takie. Staniesz się ojcem wielu narodów. Nie będziesz już odtąd nazywał się Abram, lecz imię twoje będzie Abraham, gdyż ustanowiłem cię ojcem mnóstwa narodów. Rozmnożę cię bardzo, więc ciebie dam miarę i wywiodę z ciebie narody i królowie pochodzić będą od ciebie. I ustanowię przymierze moje między mną a tobą i potomkami twoimi po tobie według pokoleń ich jako przymierze wieczne, abym był Bogiem twoim i potomstwa tego po tobie. Ziemią, na której przebywasz jako przechodzień, całą ziemię kanaanejską dam tobie i potomstwu temu po tobie na wieczne posiadanie i będę Bogiem ich. Na to rzekł Bóg do Abrahama: ty zaś, a po tobie wszystkie pokolenia, dochowujcie przymierza mego. A to jest przymierze moje, przymierze między mną a wami i potomstwem twoim po tobie, którego macie dochować. Obrzezany zostanie u ciebie każdy mężczyzna. Drodzy, Abraham miał 99 lat. Miał 75 lat, kiedy wyruszył z Haranu i miał już tę obietnicę. I miał poświadczenie. Jak myślę, tak większość ludzi myślał, do tej pory nie był błogosławiony, przecież on nie był biednym człowiekiem. To był człowiek, który miał powodzenie, czego się dotknął, to było błogosławione. Był błogosławiony od poczęcia. Ale oczekiwał, miał jeden cier, nie miał potomstwa, oczekiwał na wypełnienie. Powiedział: po co gromadziłem, po co to wszystko dla mnie, skoro i tak ktoś inny z tego będzie korzystał. Więc codziennie chodził i wołał. Człowiek potrafi być zmęczony tym wołaniem, takim czekaniem. I Bóg do niego przychodził i mówił: Abrahamie, jestem z tobą. Dam ci syna, dam ci potomstwo, idź tam. Jak już przeżywał depresję, powiedział: idź na dwór, kiedy noc była. Popatrz sobie. Tu się mówi na pole czy na dwór? Na dwór. Dobrze. Posławiony Polski się mówi na pole. Na dwór. Więc dobrze się już ustawiłem. I zobacz na niebo, gdzie są gwiazdy. Takie będzie, tak już będzie potomstwo twoje. A on ciągle nie miał być. Mijały lata, słuchajcie, to nie był rok, to nie był dwa. Ja wiem, jak to długo się czeka na nie. Czekanie cztery lata, czekania cztery lata w pustyni. Wydawało się takie długie, że myślałem, że umrę. Bo on czekał 24 lata, tak? Kiedy miał 99 lat, Bóg do niego mówi dziwne słowa. Czasami do nas prorokuje i niektórzy patrzą na nie, jakby się słoinki urwą. Co ty do mnie mówisz? Przecież ja mam społeczność z Bogiem, albo przecież ja chodzę z Bogiem, albo Bóg mnie błogosławi. Albo niektórzy mówią: już mi tacy prorokowali. Do jednego człowieka, kiedy zadzwoniłem, mówię: mam słowo dla ciebie. Mówi: już taki to było mnóstwo. Takich obietnic mam pełny stryk. Nie przyjeżdżę. Słuchajcie. Ludzie potrafią dojść do takiego miejsca zniecierpliwienia, a nie czekali 24 lata. Nie czekali tyle. W tamtych czasach nieposiadanie potomstwa było przekleństwem i nie liczyły się stare. To był czytelny znak. On nie jest błogosławiony. On ma problem. Bóg ma za to pokarać, tak? Ale Bóg mi dał to słowo dzisiaj dla was, żeby wam powiedzieć: Abram nie zrezygnował. Abram nie żył w goryczy. Abram stał przed Bogiem i wołał i mówił: Boże, mam problem, ale od ciebie nie odstąpię. Pamiętacie Piotra, do którego kiedy jest, mówi: wy też chcecie odejść? Tam są drzwi. Do widzenia. I Piotr mówi: do kogo pójdziemy? Nie podoba nam się to, co jest.
Ból jest bólem, niepewność niepewnością, ale gdzie pójdziemy? U Ciebie są słowa życia, tak? Korzeń goryczy kara człowieka. Korzeń goryczy powoduje zniechęcenie i korzeń goryczy powoduje zepsucie. Nie masz pełnej wiary, kiedy masz gorycz. Bo to diabeł przychodzi i chce Cię zniszczyć. Niektórzy ludzie mają taką wiarę, że, czy mieli taką wiarę, że obchodzili, oblewali swoje miasto, kupowali litry oleju. Ja nie wiem, czy to jest dobrze, czy to jest źle, skoro Bóg mi tak powiedział, niech tak robią. Ja mi tak nie powiedział, że tak nie robiłem. Kupowali, płacili dużą cenę, słuchajcie, olej nie stanie. Kupowali bańki oleju i całe miasto oblewali olejem, modląc się. Chodzili wiele razy i modlili się. I mieli zapał, proklamowali, Bóg zbawi nasze miasto. A dzisiaj siedzą i płaczą i mówią, nie chcemy już obietnic. Nie chcemy już takiej modlitwy. Wydaliśmy pieniądze, obchodziliśmy, wyszliśmy na kółku. Co to dało? Nie ma zbawienia, nie ma łaski. Ale Abraham czekał. Kiedy pojawiła się jaskółka i urodził mu się Ismael, Abraham ciągle czekał. Dlaczego? Bo Bóg nie był z tego zadowolony. I Bóg powiedział, czekaj dalej. Co obiecałem, to ci dam. I kochani, czasami potrzebujemy, żeby coś na ręce podniósł. I Bóg przyszedł do Abrahama, wtedy jeszcze, i powiedział, jestem Bóg wszechmogący. Bóg ma wiele imion, tak? A tutaj używa szczególnego imienia, jestem Bóg wszechmogący. Wiele rzeczy w Biblii jest powiedzianych między wierszami. Wiele rzeczy w proroctwach jest powiedzianych między wierszami. Co mu powiedział tak naprawdę Bóg? Nie wierzysz w moją wszechmoc. Zwątpiłeś w to, że mogę. Zwątpiłeś w to, że Ci pobłogosławię. Przypominam Ci moje imię. Jestem Bogiem wszechmogący. Niech to w Tobie zaistnieje. Kiedy przychodzi obawa i strach, masz wiedzieć, na czym się opierasz. Kiedyś prorokowałem mojej żony, w której organizmie toczy się nieciekawy proces. Nieciekawy. I za chwilę, ale mam kontrolę. I za chwilę teściowa dzwoni, ja modliłam się i miałam słowo natychmiast iść do lekarza. Bo jest bardzo źle. Nawet dzieciom o tym nie mówiliśmy. Ale moja żona uwierzyła, że Bóg ma wszystko pod kontrolą. Powiedział, jak mógł pójść do lekarza? Będziemy się jeszcze modlić. Ale nie było odpowiedzi. Więc wystawiała rumot przed Bogiem. Powiedziała, ta osoba, która mi powiedziała, że ma iść do lekarza, niech teraz będzie miała słowo, że jest dobrze. I nie wiem, za jaki czas dzwoni teściowa, mówi, nie wiem, co się stało, ale dzisiaj Bóg mówi, nie musimy nigdzie iść. Wszystko jest załatwione. Ale po pewnym czasie przyszły objawy i przyszedł strach. Przyszło zagrożenie życia. Czego się chwycimy? Nie myślcie, że życie jest takie proste. On jest proste wtedy, kiedy ufasz. On jest proste, kiedy stajesz w miejscu Abrahama i mówisz, nie zawiodzie, nie zawiedzie mnie Pan. Albo Mojżesz i otrąbił Jozue, stanęli w takich samych pozycjach. Najpierw Mojżesz, a później, kiedy Jozue wszedł na jego miejsce, tam Jozue. I obaj pod koniec swojego życia powiedzieli tą samą sentencję. Spełniły się wszystkie dobre obietnice, które dał nam Pan, nie zawiodła żadna. Pamiętacie? I ten to samo powiedział. Ale przecież trwał jakiś czas, zanim się one zrealizowały. Więc dzisiaj chciałbym Wam powiedzieć, zrealizuje Pan każdą z dobrych obietnic. Może się przedłuża. Może się przeciąga, ale kiedyś, kiedy mnie tak atakowano i kiedy mówiono, przychodzili mi ludzie i powiedzieli, to obiecałeś, to prorokowałeś, tamto nie ma. I przyszedłem do domu zdołowany, przyjechałem do domu zdołowany i poszedłem do swojej komory, się modliłem, powiedziałem, Boże, ja wiem, że to byłeś Ty. Ja zniosę, choćby nie wiadomo, mogą mnie ukamienować. Ale boli mnie to, że ich boli. Bo ja już jedną rzecz przeżyłem.
przodków, ale nawet gdybym dzisiaj umarł, moi synowie sobie dadzą radę. Najmłodszy ma 19 lat, jest na studiach. Był w Anglii, pracował, dał sobie radę, był dobrym pracownikiem, chcieli z nim kontrakt zawrzeć, z innymi nie, a tym tak. Ja sobie sobie dadzą radę, ja już jestem spokojny. Ja już mogę odejść. Nie boję się, że mnie ukamienują, ale żal mi i boli mi, że ich boli, że ludzie cierpią. Jeżeli masz serce pełne miłości, to nie jesteś obojętny na czyjś ból. Chcesz, żeby przyszła łaska. I wtedy Bóg mi powiedział, otwórz Biblię, otworzyłem Biblię, a tam było napisane i już nie będą mówić, odwleka się proroctwo, jeśli nie wypełni. Bo to się wypełni. Na pewno się wypełni. Powiedzą, prawdziwy prorok był pośród was. Drodzy, tak się uradowało. Wcale nie chodziło o mój autorytet. Bo prorokowano mi, że jedni będą za, drudzy będą przeciw, tak będzie ciągle. Prorokowano mi, żebym nie ufał człowiekowi, bo przyjaciele nagle staną się wrogami. I tak bywa. Się tego nauczyłem już. Służę Bogu ponad 30 lat. Ja wiem, jacy są ludzie. Jak nie dobrze, to jest dobrze. Jak jest przeciwny, to ci dopnął w twarz. Nie mam pretensji do tych ludzi. Mają swoje góry, mają swoje powody. Chcę, żeby byli błogosławieni, szczęśliwi. Kochani, ale chcę, żeby lud Boży nauczył się brać Bożą obietnicę. Gdyby Abraham zwątpił, gdyby Abraham zaniechał, gdyby odwrócił się, gdyby pozwolił sobie na taką agresję w stosunku do Boga, nie wiem, czy by dostał. Pamiętacie na Izraelski 40 lat na pustyni, nie musieli tyle być? Nie musieli. Na swoje życzenie poszli. Jeden z braci starszy wie, że używany przez Boga powiedział mi kiedyś, kiedy on się parał historią, badałem historię, badałem rzeczy i doszedłem do wniosku, jeżeli ludzie się upierają, jeżeli są agresywni w stosunku do Boga, to obietnica odkłada się czasami na 40 lat, na jedno pokolenie. Ja się przeraziłem. I on pokazał już w Biblii, jak to jest. I powiedział, ja widziałem to w życiu. I później ludzie chodzą i narzekają. Znam człowieka, który powiedział, dał mu Bóg służbę, dał mu namaszczenie. Ale on chciał zabrać pastorowi na nosie. Chciał więcej, chciał zyskać. I zaczął szantażować, manipulować. I pastor powiedział, nie masz charakteru. Nie wpuszczę ci pewne rzeczy. Ale nie było, on dobrze grał, dobrze śpiewał i to był jedyny człowiek muzykalny w kościele. I on powiedział, tak, jak mi wpuścili inne rzeczy, nie będę grał, nie będę śpiewał. Zobaczymy. Pogracie chwilę a kapela? Zobaczymy. I kiepsko się śpiewało. Tak jak wczoraj z Julianem. Nie będę dzisiaj. Ale i on rozmawiał też, że ja mam kiedyś do mnie mówi, Ryszard, zrobiłem to i to. Muszę dać nauczkę mojemu pastorowi. Ja powiedziałem, wiesz co? To nie jest Boże duchowe, w sensie biblijne, ale przysłowie mówi, nie ma ludzi, jak ty? Niezastąpionych. Bóg nie lubi próżni. Jeżeli ty nie stajesz w miejscu służby, Bóg powoła na to miejsce inne. Ja mam powiedział, zobaczymy. Nie ma w okolicy, nie ma nawet w okolicy wolnych muzyków. Nie ma szans. Ale pastor założył post i się modlił. Boże, daj mi ludzi muzykami. I nagle nawrócił się cały świecki zespół. I mieli takie uwielbienie. I tamten facet chodził i prosił, żeby go wzięli. I powiedzieli, nie ma takich kwalifikacji. I chodził później po zborach, gdzie go przyjmą i nikt go nie chciał. I powiedział, módl się, powiedział, nie będę się modlił. Bóg cię musi złamać. Jak ty za szybko ulży, to się nie nauczysz lekcji. Musisz lekcję zrobić do końca. Więc Bóg przyszedł do Abrahama, do Abrahama i powiedział, jestem Bóg, jaki? Nie słyszę. Wszechmogący. Wszechmogący, halleluja. Jeżeli jest Bóg, powie wszechmogącym, to
przyjdzie czas, że będziesz miał. Pamiętam, powiedzmy, nie? Jak Turek mieszkał w klitce. Ja spałem na strychu. Nie na dachu, tylko na strychu. Pamiętasz? Tam strzelczy, bo ja gwiazdam spać. Nie dlatego, że mnie tam posyłał, wydało mi lepsze miejsce, ja gwiazdam w pokoju proroka spać. Ale jak kiedy tam szedłem, powiedziałem, to się nie godzi. Wykonuję taką pracę. I myślę, że wielu ludzi się o to modliło. To nie tak, że ja się tylko modliłem. Ja tylko wiem, co ja się modliłem, tak? I kiedyś to usłyszałem wieść. Jurek już nie mieszka. Jaka to była ulica? Żółkiewskiego. Wczoraj specjalnie się tam pojechałem, żeby obejrzeć. Już tam nie mieszka. Bóg go pobłogosławił. Wiecie, tak się uradowało. Powiedziałem, Bóg ma więcej niż lodwo. I tak wierzę. Drodzy, bo właśnie taki jest. Niedawno się przyjechałem, był czas, że jeździłem w Maluchach. Rozsypującym się. I modliliśmy się. I Dan się wkurzył, zdenerwował, przepraszam za słowo. I zaczął się modlić, bo on nie lubił Maluchy, bo wymiotował. I jak zaczął się modlić, to w 2 tygodni dostaliśmy remolagunę. A za 4 lata dostałem Hyundai. A za 4 lata jeżdżę Skodą. Ktoś mówi, zmieniasz samochód jak rękawiczki. Wiecie? Po prostu ja za Boga o to nie proszę. Bóg coś rozwiązał, tak? Kiedyś patrzyłem, jak inni jeżdżą, a ja mam różkę i czasami mi stało gdzieś, tak? A dzisiaj Bóg po prostu coś zrobi, tak? Nie wiem, co będzie robił dalej, ale wiem, cokolwiek zrobi, będzie dobry. Ja mojemu Bogu już ufam. Bóg powiedział, pewnie jest Bóg wszechmogący, ale miał warunek. Trwaj w społeczności ze mną. Bo kto z kim przystaje? Nabierasz jego cel, nabierasz jego myśli, nabierasz jego wiary, nabierasz jego rozwoju i nagle patrzysz i się nie zgadzasz z czym. Mówisz, to jest za mało, ja chcę więcej, tak dalej. Ja jestem zafascynowany Dawidem wcale nie za to, czy nie dlatego, że pokonał Goliata. Rozumiecie? Mnie fascynuje Dawid, bo wziął Bożą obietnicę, przeczytał i zobaczył, jaki Bóg nakreślił granicę dla Izraela i powiedział, że to za mało. I Biblia powiada, że Dawid poszerzył granicę Izraela. Że Dawid poszedł dalej. Że Dawid tak dorwał wrogów. A później mamy przykład wojny sześciodniowej Izraelu. Zaatakowany Izrael, Izrael się odpłacił i nagle zajął wzgórza Dola, część Jerozolimy i coś jeszcze. I nagle Palestyńczycy powiedzieli, oni są agresorami, tak? A im powiedzieli, Bóg nam dał. Poszerzyliśmy granicę. Chcieliście nas zamknąć w jakiejś klatce. Poszerzyliśmy granicę, bo Bóg jest taki, że poszerza. Obiecuje, ale jeszcze nie wie, co ma w zanadrzu. Bo Bóg daje miarę naczesioną, tak? A miara naczesiona to nie tylko tyle, co do kubka się mieści. To tak napłoszone jeszcze usypane. Taki Bóg jest dobry. Ukochani, powiedział więc Bóg, chociaż tyle razy przychodził do Abrahama i tyle razy zawierał z nim przymierze i powiedział, jestem twoim Bogiem, jestem twoją mocą, jestem twoją siłą. A ciągle mówi, ustanowię bowiem, nie ustanowiłem. Ustanowię bowiem przymierze między mną a tobą i dam ci bardzo liczne potomstwo. Pierwszy raz to czytam, że Boże, to jest jakaś niekonsekwencja. Ty kłamiesz. Powiedziałeś już wcześniej, jakbyśmy wrócili do wcześniejszych wersetów, powiedziałeś, byśmy zobaczyli, że Bóg już wtedy obiecał, już dawał ci przymierze. Myślicie, że to było ostateczne przymierze? A później kazał mi Izaaka ofiarować, pamiętacie? I powiedział, a teraz przysięgam na siebie samego. I już było bezwarunkowe. Wtedy już Abraham już dążał do takiej sytuacji, że już Bóg nie musiał mieć warunków dla niego. Już wiedział, że niezależnie od sytuacji, Abraham nie nawalił. Nie zwątpił. Nie odstąpił. Bo wcale to nie był taki silny człowiek. Myślimy, że Abraham to był taki silny człowiek. Pamiętacie, jak przyszedł do Egiptu? Jeszcze nie miał dzieci. Przyszedł do Egiptu, Faraon patrzył na jego żonę, a była piękna, mimo wieku. I Abraham mówi, ty wiesz co? Boję się. Więc powiedz, że jesteś moją siostrą. Faraon
wziąłem do swojego haremu. Gdyby Bóg nie stanął w jej obronie, to Abraham jej wcale nie bronił. Taki był bohater. I zrobił to dwa razy. Nie raz. I co to się stało? Przykład z tego wziął jego syn Izaak. Zrobił dokładnie to samo. Rozumiecie? Zły przykład ojca. To nie był bohater wiary. W sensie takim, jak rozumiem, taki twardy, silny. To człowiek pełen wrażliwości. Człowiek, którego można było załamać. I taki człowiek potrzebuje szlifowania. I taki człowiek potrzebuje współpracować z Bogiem. Taki człowiek potrzebuje być w miejscu, kiedy Bóg mu obiecuje, a to się przedłuża. Bo to ćwiczy nasz charakter. To ćwiczy nasz charakter. Czy się opłaciło? No tu muszę kończyć. Tyle mam do powiedzenia. A nie, to w pół to zaczęliśmy. Pamiętam dziewiątą. Przestraszyłem tak długo. Czy się Abrahamowi opłaciło? Czy nam się to opłaciło, że Abraham się przemienił? Pani, czy nam się to opłaci, że się przemienicie? Czy waszego początku się to opłaci? Ja widzę po sobie. Uczymy się wiary. Każde z naszych dzieci było uratowane od śmierci przez Boży cud. Ktoś mi kiedyś powiedział, jacy grzeszni jesteście, że wasze dzieci zachorowały. No ja nie wiem, czy myśmy byli jacy grzeszni. Moja żona ciągle mówi, że muszę się zmienić. Więc pewnie jeszcze mam coś za uszami. I nie tylko. Ale wiem, że to hartowało naszą wiarę. To powodowało, że kiedy coś się dzieje, my jedziemy na kolana, a mało tego, to powoduje, że dostrzegamy niebezpieczeństwo z daleka i zaczynamy się o tym modlić. Nie wiem, czy jak kiedyś mówiłem, byliśmy z żoną na takim obozie małżeńskim, dla małżeństw z problemami i nagle odczuliśmy, że diabeł przyjdzie atakować, no byliśmy z dziećmi, jako rodziny, że diabeł przyjdzie atakować nasze dzieci, żeby rozbić obóz. Poszliśmy do kierownictwa obozu, powiedzieliśmy i okazuje się, jeszcze jeden pastor z żoną tam był i z dziećmi i miał to samo i poszliśmy we dwójkę z tym pastorem do kierownictwa obozu, mówimy, słuchaj, załóżmy post i mówmy się o nasze dzieci, bo diabeł chce rozbić ten obóz. Będzie atakował dzieci. A on mówi do mnie, ten kierownik obozu, wiesz, my nie przyjechaliśmy tu pościć. My przyjechaliśmy tu celebrować, uczyć się, wzrastać. Nie będzie żadnego postu. A jeden z wykładowców powiedział, wiesz co, ja byłem naukowym palaczem papierosów. Jeżeli zaczniecie dzisiaj, ogłosicie post, to ja zacznę palić. I on zrobił z tego sobie żart. A mnie to bardzo mocno zabolało. Powiedziałem, okej. I zebraliśmy się cztery rodziny, myśmy pościli. Założyliśmy post, modliliśmy się, chroniliśmy nasze dzieci. Na drugi dzień wstaliśmy. Nasze dzieci były zdrowe, a wszystkie leżały po kotach. Jedna dziewczynka, pamiętam, tu, koło ust, jedna rana, jak otworzyła usta, jedna rana, ona nawet śliny pobrać nie mogła. Rana była aż do gardła. Po prostu tragedia. Dzieci gorączka leżały, coś się stało. I wtedy przyszedł kierownik obozu i powiedział, zrobiłem błąd, co mam robić? Powiedzieliśmy, pokutuj publicznie, zbierzemy się w sali, masz powiedzieć, że to jest błąd, że zrobiłeś źle, a później będziemy się modlić. I ogłosimy post dla reszty. I będziemy się modlić. Na następny dzień wszystkie dzieci były zdrowe. I ta dziewczynka nie miała ani znaku poranka. Obóz nie został rozbity. I nauczyliśmy się żoną dostrzegać zagrożenie, które przychodzi z daleka. Czasami ludzie chcą załatwiać, kiedy już się coś dzieje. A my chcemy załatwiać zgodnie z takim medycznym stwierdzeniem, czy maksymą. Lepiej zapobiegać niż leczyć. Więc drodzy, nauczyliśmy się, że jeżeli my przechodzimy pewną drogę, to dajemy przykład naszym dzieciom, dajemy przykład naszym współbraciom, dajemy przykład ludziom z zewnątrz. Widzicie, przychodzą ludzie z zewnątrz czasami, nawet nie na pocenie i mówią, czy możecie się pomodlić? Ktoś chory powiedział kiedyś, ja już modlę się i pokażę.
tak jak Ryszard się modli, oby tylko pomoc przyszła. Ma to jakieś oddziaływanie, ma to jakieś przełożenie, tak? Ja wiem, że niektórzy są zmęczeni. Czekają. Ja nie lubię prorokować czasem. Ja nigdy prorokowałem czasem. Trzeba 2 miesiące do spełnienia. Ale nie lubię prorokować czasem. Ponieważ wiem, że czasami Bóg coś mówi, ale w zamierzeniu ma trochę później. Kiedyś powiedział mi, że coś zrobił w określonym czasie. Nie zrobił. Przyszedłem, powiedziałem, panie, no w zasadzie ta rzecz mi nie jest konieczna, ale tak głupio. Jak mam też prorokować do innych, jak czuję się oszukany. A on do mnie mówi, no widzisz. Ale popatrz, jak bardzo mnie miłujesz. Żona Andrzeja Międzysiaka powiedziała kiedyś tak. Nauczamy temat małżeństw, mówi tak. Jeżeli chcesz mieć dobre małżeństwo, to musisz sobie odpowiedzieć na jedno pytanie. Czy chcesz mieć rację, czy chcesz mieć relację? Mi się to bardzo spodobało. Bo jeżeli chcesz mieć rację, to nie masz relacji najczęściej. Bo nikt nie chce być gorszy, tak? Walczymy, zanim udowodnić swoją rację, to tyle chwili się już poleje. I ona mówi, i ty podobała mówi, najlepsze małżeństwo to te, które mają sklerozę. Nie pamiętam. Jeżeli nie pamiętasz małżeństwa i nie wracasz do rzeczy przeszłych i nie wypominasz, no to wtedy jest ok. A moja żona dalej jeszcze poszła i powiedziała mi, nie porównuj mnie do mojej mamy. Bo mamy takie tendencje, znaczy mamy w ogóle mamy, ale mamy też tendencje do tego, żeby porównywać. O, staje się tak jak twoja mama. Wiecie, że między zięciami a teściowymi różnie bywa. Drodzy, mamy problemy. Mamy różne nastawienia i nie wiemy, dlaczego czasami to się odwraca. Żebyście weszli w miejsce takiej miłości do Boga, że nawet jak was to boi, to nie będziecie tam przeciwko. Co to powoduje? A to powoduje, po pierwsze, staniesz się ojcem wielu narodów, tak? Czyli staniesz się błogosławieństwem nie tylko twojego domu i nie tylko twojego klanu. Staniesz się ojcem wielu narodów. Czyli wszędzie, gdziekolwiek będziesz, Bóg może cię użyć. Nie, błogosławieństwo albo namaszczenie nie jest wtedy związane już z miejscem, gdzie jesteś. Rozmnoży ciebie ponad miarę i wywiodę z ciebie narody i królowie od ciebie będą pochodzić. Co to znaczy? Przechodzi, słyszeliśmy piękny wykład o żniwie, ale żniwo wymaga nie tylko żeńców, ale wymaga organizacji. Są różne działy, gdzie potrzeba to zorganizować. Jeden człowiek nie jest w stanie tego to ogarnąć, więc dlatego w zakładzie pracy jest dyrektor, a później są kierownicy i zastępcy dyrektora, później kierownicy, a później jeszcze jakiś majstrowie. Różnie hierarchia tam przebiega, ale jest jakaś hierarchia. I tam i kapra jest szefem na jakiś oddział, tak? On jest wtedy szefem, to on organizuje tę pracę. Jeżeli jest powiedziane, że z ciebie będą pochodzić królowie narodu, a z Abrahama pochodzili królowie, tak? To znaczy, że przygotowujemy liderów urządzenia. Ja wierzę, że takie konferencje jak ta przygotowują nie uczestników przebudzenia, ale przygotowują liderów przebudzenia. Mało tego, one przygotowują nas jako mentorów, ludzi, którzy będą mieć po siebie innych, ciągnąc ich za sobą. Tak jak Mojżesz prowadził Jozuego i Mojżesz uczył go wszystkiego i pokazywał mu, jak rozmawia z Bogiem, jak reaguje na sprzeciw ludzi, jak sobie radzi, kiedy plują mu w twarz, kiedy błogosławia, kiedy przeklina, jak bucie Koracha i Dotana, ziemia się rozstąpiła i ten pokorny Mojżesz potrafił rozsiąść ziemię, żeby pochłonęła ponad 250 ludzi.
Jozue nam wszystko patrzył. Jozue się tego uczył. Ja wierzę, że będziecie mieli ludzi ze sobą, że nie będziecie tacy zawistni. Nie wiem, co ja już mówiłem, ale wiecie, tyś tak pięknie mówi, kiedy to jest teoria. Ale kiedy zapłacisz pewną cenę, to patrzysz na to inaczej. Ja myślałem, że jestem taki przemieniony. Pochodzę do dobrej rodziny. Dostałem dobrą żonę. Szybko wszedłem w służbę. Awansowałem służbę. Otworzyłem się przed nami. Myślałem po prostu rewelacja. Kiedy Bóg to ode mnie chciał, po prostu mówię, Boże, nadal mi się nie podoba, idę. Ale przyszedł czas, że Bóg mi mówi, zostaniesz pastorowany i będziesz... Ja nie wiem, czy was obraziłem. Ale was błogosławię. Powiedziałem, może dobrze idę do służby proroczej. Ale wtedy dowiedziałem się, że w pewnym czasie tam prorokuje ktoś bardzo dobrze. I tam też prorokuje bardzo dobrze. To nagle sobie pomyślałem, ja taką cenę zapłaciłem, z pastorstwa zrezygnowałem i nagle po prostu nie będzie do mnie pracy w Polsce. A angielski znam tylko jako tako. Co ja bym zarobił? Lepiej mi było być pastorem i prorokować. Wtedy miałbym zawsze się wrócić. Spadłem mosty, nie ma możliwości. I pamiętam, jak Bóg mnie wziął wtedy na stronę i powiedział, popatrz, jak pyszny jesteś. I popatrz, jaki niewierny jesteś. Dlaczego tak jesteś zaborczy? Czy ty nie znasz serca Mojżesza, który powiedział, oby cały lud przemienił się w proroków Panu, tak? Czy ty nie... To ja chyba wczoraj mówiłem, prorocy w Koryncie stali w kolejce, tak? I mógł tylko trzech prorokować, albo dwóch. A inni musieli czekać dalej. Czyli było ich wiele. I Bóg mówi, dlaczego się boisz? Ty masz kształcić ludzi, ty masz ich inicjować, ty masz ich prowadzić do miejsca dojrzałości, ty masz uczyć, jak to robić, jak najlepiej. Jeżeli będzie zamknięty, staniesz się wodą zgniłą w stanie. Ale jeżeli będziesz przepustowy, jeżeli będziesz przekazywał namaszczenie dalej, będziesz wzrastał. Myślicie, że było łatwo? Bóg powiedział, ja niby to zrozumiałem. Ale nie było to łatwo się napiąć. Powiedziałem, panie, ty mówisz, ale ja chcę tę pracę. To ja rano się budzę i nie wiem, jak to będzie. Boże, miej łaskę nade mną. Ale dzisiaj się cieszę, kiedy ludzie powstają. Kiedy, bo ja rozumiem, że myślenie jest ciasne. Gdyby się nawracały miasteczka, już nie mówię wioski, wszędzie trzeba lidera. Bo widziałem społeczności, które żyły bez lidera, się rozpadały. Bo jeżeli nie ma Dawida, ludzie się nie organizują. To tylko pierwszy zapał, a później stygną wychodzą. Czasami do innych społeczności, czasami do świata. Potrzebujemy liderów. I to ludzi z ogniem, z determinacją, z desperacją. Ludzi, którzy idą i płacą cenę. Ludzi, którzy potrafią powiedzieć, zainspirować. A tu jest obietnica. Zawieram z tobą przymierze, po 24 latach, tak? Znowu ustanawiam przymierze. I z ciebie wyjdą królowie, i z ciebie wyjdą liderzy, i z ciebie wyjdą namaszczeni, i zobaczysz to, i będzie potężne błogosławieństwo, i naród, w którym jesteś, będzie w zaszczycie, i wszyscy ludzie będą przechodzić i podziwiać błogosławieństwo, i ty nie będziesz pożyczał od nich, ale oni będą pożyczać od ciebie i będą żyć tej błogosławieństwa takiego jak twoje. I to mnie inspiruje. Wiecie? Więc przyszliście tutaj, przyjechaliśmy wszyscy i każdy ma jakiś cierp, jakiś ból. Ale jesteśmy w miejscu Abrama. Dzisiaj Bóg zmienia nasze imię. Zmienił jemu z ojca narodu na ojciec narodów. Zmienił imię Sary, dał mu Izaaka i z tych dni odszedł spokojny, bo widział, że się rozwija błogosławieństwo. Nie chcę być człowiekiem, który płacze nad czymś, co mu się wydaje, czy wydaje się, że się nie spełniło. Ja wiem, że nie zawiedziesz żadna z dobrych obietnic. Ja wam to gwarantuję. Nie zawiedziesz żadna z dobrych obietnic, które Bóg dał. W tym wszystkim musimy być w
wierni czekać. A nawet jak my nie będziemy wierni, to Biblia mówi, on pozostaje wierny. Pamiętacie? Nawet kiedy my nie jesteśmy wierni, to on pozostaje wierny, tylko to wtedy dłużej trwa. Bądźcie ojcami na rok. Nie z was wyjdą królowie. Nie spod was skrzydeł wyjdą liderzy. Wiecie, ja już powiedziałem chyba dwie konferencje temu. Tak, cenię sobie Jurka za to, że kształtuje. Niektórzy mówią, na tych obozach to jest nieodpowiedzialne. Takie szczawiki modlą się o imię. Przepraszam, to słowo. Tak niektórzy mówią. To jest nieodpowiedzialne. Powiedziałem, ale Jurek kształtuje liderów. Ja byłem zakompleksiony. Ja nie miałem siły do działania, miałem iść do urzędnika, to mi nogi drżały. A on uczy ludzi działania. Marcin dzisiaj załatwia wszystko, tak? Wszystko może nie, ale dużo. Jest prawą ręką. Jest sobie wykształtował, czy ułożył człowieka, który działa. A takich ludzi będzie więcej. Zainspirowany. Pójdą wszędzie i załatwią. Wyrzucą ich drzwiami, wejdą oknem. Wyrzucą tym oknem, wejdą drugim oknem. Ludzie, którzy zdobywają pozwolenie i którzy mówią, mamy prawo. Tak jak Artur. Ja nie chciałbym być tyle razy aresztowany, co on. Ale mamy pewne bariery. Może czasami w nieumiejętny sposób. Ja nie wiem, jak on to robi. Nie byłem tam, nie mogę tego oceniać. Ale powiem wam. Ale ustanawia jakieś zasady. Ludzie zaczynają się z nim liczyć. I powiedział mi tego, co może powiedzieć, tylko wczoraj na chwilę wyszedłem, nie słyszałem. Wiecie, co mi powiedział? Że zaprosili go do parlamentu, żeby był konsultantem do ustawy społecznej. Jakiś ustaw... I on rozmawiał z ministrami, z posłami i się liczyli z nim i kłaniali się przed nim, a oni twardo wymagali głosu. Słyszycie? Na tym go aresztowali. A później go słuchali. I chcieli znać jego podejście, jego plan, jego ideę. Ukochani. A tak a propos tej modlitwy, to wiecie, co tu jeszcze jest napisane? Ziemię, na której przebywasz, jako przechodzi, dam tobie. I potomstwo temu pożądnia. Na wieczne posiadanie. I będę Bogiem ich. Alleluja. Ja to biorę do siebie. Myśmy zrezygnowali z żoną z mieszkania w Opolu. Rodzice kupili nam mieszkanie w czasach komunistycznych. Mieszkanie do dzisiaj na wsi. Bo chcieliśmy tam pracować. Tam była grupa ludzi. Zarejestrowaliśmy kościół. Pracowaliśmy. Dzisiaj tam nie ma kościoła. Ja odszedłem do jednego zboru. Taka była potrzeba. A w tym miejscu po pewnych perturbacjach zbór znikł. I kiedyś tam powiedziałem, taką cenę zapłaciliśmy. Dzisiaj to mieszkanie było warte kupę pieniędzy. Bardzo duże mieszkanie w centrum miasta. A myśmy zamienili na spółdzielcze, to takie było, taka była konieczność. I musieliśmy później jeszcze je wykupić. Mieszkanie malutkie. Straciliśmy kupę kasy. Za te pieniądze, które nam oddali, później była dewaluacja, kupiliśmy prawy i obraz i tyle. Mamy pamiątkę, już prawie nawet nie mamy, bo się zepsuło. Chcieliśmy kupić inną. I rodzice nam to wypominali. I ja wtedy byśmy mówili, tak, ale nie tylko Królestwa Bożego. My rezygnujemy z mieszkania w Opolu, bo tam już kościół jest, tam są ludzie do służby, my będziemy mieszkać w Głowinowicach, tam będziemy służyć. I kiedy zniknął kościół tam, stanąłem, płakałem, powiedziałem, Boże, taką cenę zapłaciliśmy. Ty nie pamiętasz? I dzisiaj tu nic nie ma? I dzisiaj musimy jeździć do Nysy, ponad 20 kilometrów? Mieliśmy na miejscu, pod nosem i mogliśmy się rozwijać, mogliśmy wpływać i chcieliśmy zmienić oblicze tej miejscowości, bo w naszej miejscowości było kilka razy obóz niemiecki, lało się morze krwi. Myśleliśmy, my zmienimy to miejsce. I dzisiaj patrzę i mówię, Boże, chyba przegraliśmy? Ale Bóg mówi, nie przegraliście. Ja nie wiem, co Bóg jeszcze zrobi, ale w moim sercu jest, że Bóg coś zrobi. Ziemia, na której jesteś, jako przechodzień, Bóg ci ją da i twoje potomstwo po wieczne czasy i będzie Bogiem. Rewelacja? Wydaje się, że przegrałeś. Wydaje się, że na daremno twoja cena.
Nadaremno twoja ofiara. Nie nadaremno. Nie nadaremno. Wiecie, chciałbym, żebyście mieli serce takie jak Józef, które, kiedy bracia jego przyszli po śmierci Jakuba i powiedzieli, słuchaj, wiesz, no, zawiniliśmy, ale twój ojciec i nasz ojciec powiedział, nie bądź dla nich drogi, bez drogi. A on zapłakał i powiedział, czy wy tego nie rozumiecie? To nie wy mnie zniewoliliście. To nie wy mnie sprzedaliście. To Bóg mnie posłał do Egiptu, żeby nas ratować. Tak zrozumiał Bożą ideę, nie miał pretensji do złych braci, którzy zrobili mu wielką krzywdę, którzy chcieli go wręcz zabić, zniszczyć, bo byli zazdrośni. Ale Józef wiedział dlaczego. Bóg go tam posłał. I on wiedział, dlaczego musiał siedzieć w więzieniu. Dlaczego wszystko nie musiał uchodzić? Dlaczego nie miał wolności? Dlaczego był niesłusznie oskarżony? Dlaczego był wyalienowany ze społeczeństwa? On to wiedział. I dlatego, że wiedział, Bóg go wyniósł ze sobą. Bo Bóg lubi ludzi przemienionych. Bo Bóg lubi ludzi, którzy mu ufają. Bo Bóg lubi ludzi, którzy nie mają goryczy. Nie mają goryczy. Na to rzekł do Abrahama. Ty zaś, a potomek wszystkie pokolenia, dochowujcie przymierze. Pamiętajcie na zasady. I ostatnią rzecz. Do końca musicie pamiętać, że każdy mężczyzna ma być obrzezany. W Nowym Testamencie czytamy o obrzezce. Nie cielesnej. Nie ten jest Żydem, który jest obrzezany cieleśnie. Ale ten, który serce ma obrzezane, tak? Ten, który jest obrzezany wewnętrznie. To jest prawdziwy Żyd. To jest przemieniony umysł. To jest człowiek, który poddaje się Bogu. Obrzezanie. Ja kiedyś robiłem zastrzyk i pękła mi szczykawka, wtedy były jeszcze szklane szczykawki i ponieważ robiłem krowie zastrzyk i musiałem robić z dużą siłą, tylko duża szczykawka. Szkło pochodziło mi w rękę. Powyciągałem, ale i zaboiło mi się, ale nie mogłem tym palcem nic wciskać. Jak tak brałem, to mnie bolało. Więc zdałem sobie sprawę, że tak mi szkło. Wszedłem do lekarza i mówię, żeby mi to zoperował. A on mnie kieruje do chirurga, tam były kolejki miesiąc, pół miesiąca trzeba było czekać. Myślimy, to jest prosty zabieg, zrób mi to. A on mnie taki mądry, że taki prosty zabieg, zrób to sobie sam. Wziąłem czterokrotny tlenu taki do zamrażania, zamroziłem sobie i na jego oczach wyciągnąłem sobie ten. Przeciąłem się mocno i wyciągnąłem spory kawałek szkła i wrzuciłem. Wiecie co, myślałem, że jestem odporny. Robię operacje i tak dalej. Patrzyłem na tę dziurę i na tą krew jak waliła. Dobrze, że ściana była z tyłu i udałem, że tak się tylko zachwiałem, ale nie było przyjemne. Rozmawiałem z człowiekiem, który powiedział, nie jestem mesjanistycznym Żydem, nie mam w ogóle pochodzenia żydowskiego, ale jakoś tak dotknęło to, że obrzezanie to nie jest zła rzecz, a raczej dobra, i postanowił sam się obrzezać. Więc nie wiem, jakieś ostre narzędzie musiał wziąć, nie nóż krzemienny, jak tam. I i mówi, dociął do połowy i upadł. Wstał, popatrzył i upadł. No ale tak do połowy to nie można, to trzeba do końca. Wreszcie dociął do końca. I powiedział, wcale to nie było takie przyjemne. Tak. Wcale nie było przyjemne. Ale nie jestem obrzezany. Obrzezany będzie każdy mężczyzna. Boli? Kiedy świadomie się na to nastawiasz, kiedy idziesz i powiesz, chcę być obrzezany i to jeszcze krzemiennym nożem, wiecie jak wygląda krzemienny nóż? On nie ma gładkiego ostrza, on szarpie. To boli. Zaręczam wam, że to boli. Ale będzie poddany bólowi. Będzie obrzezany.
Wiecie, co powoduje? I dlaczego było takie ważne w tamtym rejonie? Pod napletkiem zbiera się tak zwana smegma, czyli złuszczony nabior, błonek i mocz, w którym rozmnażają się bakterie i dlatego później u kobiet są raki szyjki macicznej. Ale kiedy jest obrzezanie, nie ma gdzie się zbierać. Tak? Nie ma. Jest bezpieczne małżeństwo, jest bezpieczna żona i są jeszcze inne higieniczne rzeczy na właściwym miejscu, tak? Czyli to obrzezanie pokazuje nam duchowo, że nie zbieramy rzeczy, które gniją, które powodują zepsucie, które powodują, że inni są zarażani, że inni są mocno zarażani, bo to jest rak szyjki macicznej, tak? To jest coś poważnego, co grozi życiu, że nie siejemy zgorzknienia, że nie siejemy złych rzeczy, że nasza mowa jest tak lub nie, że nie ma co ponadto, to jest co złego, że nie mamy przekrętów, że nie mamy złego traktowania ludzi i że sobie przebaczamy, tak? Nie żyjemy urazami, że sobie przebaczamy. Że nie mówimy ten to taki, tak? Nie mówimy. Ja też autorowi mógł pamiętać, jak mnie potraktował wtedy, kiedy prorokowałem do niego. Nie był taki przyjemny, jak wczoraj to mówił. Sofnasa mnie potraktował. Ale kiedy widzę jego przemianę, to jest rewelacja, tak? Gdybyśmy go widzieli wcześniej, strach się bać. Ale się zmienił. Więc nadrodna na koniec chcę nam powiedzieć, obrzezanie jest bardzo ważne. Nie noście rzeczy, które się psują, rzeczy, które zakażają. Reasumując. Będziemy pełni wiary. Bóg zmienia nas status. Czekaliście 10, 5, 14, 24 lata, a może ktoś więcej? Przychodzi czas wypełnienia. Przychodzi czas wypowiedzi. Przychodzi czas, kiedy Bóg mówi, ziemię, na której jesteś, tobie i potomstwu twojemu na wieczne czasy. Jestem Bogiem Wszechmogącym na wszelką sprawę. Jest czas, kiedy Bóg mówi, będzie obrzezany i dochowa przymierza każdy. To jest gwarant rozwoju. I ja wierzę, że tu powstaną kościoły i zbory, i że te konferencje będą miały wpływ dalej niż myślimy, tak? Dobry Ojcze, ja dziękuję Ci za tych, którzy słuchają, za to, co robisz w ich sercach. I dziękuję Ci za to, Panie, że Twoja łaska jest nad każdym człowiekiem. Ja dzisiaj zostawiam błogosławieństwo i nad tymi, którzy czekają i wzdychają, i nad tymi, którzy się cieszą i radują, i nad tymi, Panie, którzy jeszcze nie są obrzezani, i nad tymi, którzy są już dziedzicami. Zostawiam błogosławieństwo. Niech słowo, które tu było czytane i niech słowa, które tu były czytane, mają przełożenie na błogosławione ich życie. Niech każdy do domu wraca posilony, napełniony w zwycięstwie. W Jezusie Chrystusie. Amen. Amen. Dziękuję Chrystusowi. Niech Bóg Cię błogosławi. Niech go służba jest zawsze bardzo dobrym, ważnym akcentem na naszych konferencjach. Bardzo cieszymy się. Jeżeli są osoby, które zapisały się, tak? Jest lista? Ja nie wiem, czy jest, ale... Jeżeli są osoby, które potrzebują, chcą skorzystać ze służby Ryszarda, to zdaje się, że jest jeszcze taka możliwość. Czy chcesz być na kolejnej sesji, czy raczej usługujesz? Będę Ryszard będzie usługiwał w pokoju, więc można do niego się zwrócić. Pozostałe zapraszam za 10 minut z powrotem. Zapraszam za 10 minut. Dziękuję.